zacytuję panu Donalda Tuska. Były premier pisze tak. Chodźmy, Jarosławie, zwraca się do Jarosława Kaczyńskiego oczywiście, no panowie, na długi, są na, ty. Na długi wspólny spacer, pogadamy o dawnych czasach, to dobra chwila, aby uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji. Powinien Jarosław Kaczyński przyjąć propozycję pójścia na taki spacer i pogaduchy? Wie pan co? Ja powiem w ten sposób. Ja znam dosyć, myślę, że wiele lat Jarosława Kaczyńskiego. Jest człowiekiem, co do którego, uroczym rozmówcą, tak bym to powiedział. Bardzo miło i sympatycznie się z nim rozmawia. Donalda Tuska znam o wiele, wiele, wiele słabiej, to zrozumiałe. Miałem z nim kilkukrotne jakieś takie incydentalne wymiany zdań. Trudno mi jest więc jest mi ocenić, czy jest ciekawym rozmówcą. Nie dziwię się więc Donaldowi Tuskowi, że chciałby z ciekawym rozmówcą odbyć spacer i sobie pogawędzić. Czy to jest uczucie, które jest u Jarosława Kaczyńskiego? Nie wiem, proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie, ale generalnie cytując tytuł pewnego programu, który nie wiem, czy jeszcze jest w telewizji, ale swego czasu był bardzo modny, warto rozmawiać zawsze. Thank you.